Nie wyobrażam sobie relacji przyjacielskiej bez zaufania. Budowanie zaufania nie trwa chwilę, lecz jest to bardzo długi proces. W dzisiejszej Ewangelii jest właśnie mowa o zaufaniu do Boga. Podejmując różne decyzje w moim życiu, te trudniejsze i te mniej, nieraz zastanawiam się, czy jest to dobry wybór. Jednakże wiem, że jest ktoś, kto nade mną czuwa i prowadzi. Dzięki temu nie lękam się, bo wiem, że Bóg chce dla mnie jak najlepiej. Oddanie i zaufanie Mu daje mi poczucie bliskości z Nim i bezpieczeństwa. W tym fragmencie zwróciłam również uwagę na to, co Pan Bóg mówi do apostołów. W dzisiejszym społeczeństwie tak dużo mówi się o tolerancji i o szanowaniu poglądów innych. Jednakże nieraz spotykam się z obelgami skierowanymi w stronę mojej wiary. Jest to trudne, ale trzeba wtedy po prostu pokazać, że jest się dumnym chrześcijaninem, tak jak mieli to zrobić apostołowie, głosząc Ewangelię.